Hej! Przed wami Kamunabu, a to jest kolejna odsłona Spotline MT2. Tym razem zagramy sobie ninją i już nie będzie to Królestwo Niebieskich, tylko tym razem przejdziemy do Czerwonych. Tak jakoś sobie postanowiłem i tak zrobimy. Gramy ninją, jak mówiłem. Mężczyzną. Ubanumak. Jaki strój? Otwórz. Fuck? Nie, taki jest... Jakby nazwać postać? Nie, no, nie mam pomysłu, jak nazwać postać, kto mi ukradł. Wow. Poprzednią nazwę. Banumak. O, no dobra, dobra, dobra. Zaraz coś wymyślę i jak wymyślę, to wrócimy. Właściwie nie będzie żadnego cięcia. Już mam! Już mam! Kamunabu V2, że generacja druga. Może nie jest jeszcze zajęty? Nie jest, baby! Dobra, nigdy wcześniej naprawdę nie grałem ninja i nie wiem jakie bony. Na początek będę dawał w HP i tak dalej, ale to wiecie, początkowe EQ tylko. A potem? A potem się okaże. Co by w tym odcinku zrobić? Nie wiem, wbijemy może 30 level. Budki, sztyleciki. Tu. O, fajnie. Dobra, lecimy. Dobra. No dawaj, 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 szybciej, szybciej, szybciej. Jak ja będę ogarniał w M2 w ogóle? Nie wyobrażam sobie tego. Dobra, 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 dobra. Ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Wow, wanki zapomniałem. W tym odcinku wybijemy do 15 i będzie to robiona seria tak, że nie robię nic bez was, czyli pogram sobie, nagram, wrzucę na YouTube i następny odcinek będzie dokładnie od tego samego momentu. Kumacie wszystko? Dobra. Postaram się nie robić prawie żadnych cięć, tylko jak będą jakieś potrzebne. A tak to wbiliśmy 7 level, wbijemy ten 15, pójdziemy po skille. I myślę, zobaczymy się w M2, jak bije 30. Jakoś tak. O, coś mi laguje ostatnio. Nie wiem, czym to jest spowodowane. O, jak tym się wolno bije. Jezu. Będzie to Dodger. Archerem już całkowicie bym nie ogarnął. Dobra, może jakoś się przekonam do tej postaci. Nigdy nie lubiłem grać ninją. Na PL-u miałem Archera kiedyś. Oczywiście co dałem na M? Bezszelestny hut! Żeby szybciej trochę biegać. Wiem, że się daje zręczność, dobra. Ja pierdolę. Mówię, wiem, że się daje zręczność, daje winta. Geniusz! Geniusz! Jestem jakiś taki, nie wiem, rozkojarzony dzisiaj. Planuję kupić nową klawiaturę bezprzewodową tym razem. Myślę, że nie będzie aż tak głośna. Jeb, co to? Tak patrzę. Misja, o Jezu! Coś się przypomniałem, że te. Myślałem, że jakieś misje dodali. No, dobra. Jak to szło? To się dawało jakoś. O. A, nieważne. Tak, tak. Tak, tak.
damy w to więcej. Dobra, ustawiamy sobie tak, 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 tak. No to mi na razie niepotrzebne. Wow, 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 wow. Dobra, cięcie, widzimy się w M1, w M2. Pff, dobra, nieważne. Dobra, próbuję zgarnąć spota, ale jak widać trochę mi to nie wychodzi. A jak można tak słabo bić? Szliciki są takie słabe, nie? Za to biją razy dwa. Razy dwa. Biją... W jednej ręce jest sztylet, który uderza, i w drugiej jest uderza. Czyli tak samo jakby uderzać dwoma mieczami. No ale jednak słabe to jest. Dobra. Za to będą koziki. Jak będą koziki, będzie się biło trochę szybciej. Jakieś średnie, myślę, 30 plus wystarczą. Nie będziemy szaleć. Nie wiem, jakie skille dawać, więc zapytam was, napiszcie mi w komentarzach, a teraz już nie będę dodawał, bo się trochę boję. Zrobię jakieś gówniane i będzie lipa. Boom, headshot. Dzisiaj o 17 i 22 będzie Eventox. A wiecie, co się robi na takich eventach? Może nagram, może coś wygram, może nie wygram. Za to będę miał trochę łatwiej z tym. Nie? No czemu będę miał łatwiej? Bo się dostaje tam jakieś fajne itemki. A bijemy w taki sposób. Trochę mocniej. Nie dużo, ale zawsze coś. Może łukiem będzie szybciej zabijać? Nie wiem. Tym razem daję zręczność, nie winta. Boże. Dobra, przyspieszam.
No i dobra, założony plan tego odcinka dobiegł końca, wbiliśmy ten 30 level. Jak widzieliście, na początku biłem tymi sztyletami, a potem się skapłem. Przecież u handlarza jest miecz plus 9. No, ale co poradzić? Stało się. Teraz lecimy z powrotem do miasta. Shinso MD2. I kupimy sobie koziki, ale kupowanie kozików też troszkę przyspieszę. No to ciach, ciach. No to koziki mamy średnie, oznaczę obrażenie umiejętności 18. Nie wiem, czy to dobre koziki, czy do czegokolwiek mi się przydadzą. Na pewno nie do PvP. No, potem mamy średnie 30. Większe się już nie trafiły. Zostawiam je i widzimy się w następnym odcinku, dokładnie w takiej samej pozycji. Nie będę nic robił, czekam na wasze komentarze. To będzie taki metin interaktywnie, tak. Wy mówicie, co mam robić i jak mam robić, więc żegnam się z wami bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Pa, pa.